To wędka idealna do łowienia z pontonu, a także na wywózki na małych, ale i na dużych zbiornikach. A jeśli przy tym trafi się jeszcze jakiś fajny hol z pontonu, to uwierzcie, potrafi pokazać wszystkie swoje dobre strony i prawdziwą twarz. Jeśli chodzi Wam po głowie zakup kija na właśnie takie okazje, to jesteście w dobrym miejscu. To kij na specjalne i trudne sytuacje, tak można powiedzieć o nim w skrócie. 10-stopowy, 3,25 lbs. To jego najważniejsze wskaźniki i to, co istotne, wędka czuje się świetnie w krótkim dystansie, czyli na przykład podczas łowienia z pontonu. I jej długość nie jest tutaj najważniejszym wyróżnikiem. W łowieniu i holowaniu z pontonu liczy się krótki dystans. Na znaczeniu zyskuje w takich sytuacjach miękka i czuła szczytówka i blank w środkowej jego części. O sukcesie można mówić wtedy, gdy te dwa odcinki idealnie się balansują. C6 Inspire, którą trzymam w dłoni, to niech Was nie zmyli, wędzisko uniwersalne. Zaprojektowane przez jednego z czołowych testerów firmy ProLogic, Adama Penninga. Znaki rozpoznawcze wędki w tej serii to bardzo smukłe blanki wykonane z wysokomodułowego włókna węglowego, którego maty są zwijane wielokierunkowo. Kierunek zwijania nie jest przypadkowy, a blank w miejscu łączenia został dodatkowo wzmocniony. Taki właśnie proces podnosi precyzję i możliwości rzutowe C6. Wspomniana czułość to zasługa nanowłókien Torrey, które są oplecione wokół blanku. Wpływa to także na obniżenie wagi i skrócenie czasu gaśnięcia po wyrzucie. Kij waży jedynie 246 gramów. Blanki powleczone zostały cienką warstwą żywicy, której zadaniem jest zmniejszyć naprężenia i zapewnić sprężystość na wiele lat. Zalety tego kija, i powtórzymy to raz jeszcze, najlepiej widać podczas łowienia z pontonu lub też z łódki. W prezentowanym zestawie dołączyliśmy kołowrotek Okuma Inception INC 6000 FWD, który naszym zdaniem doskonale dopełnia całości. Na wagę tego wędziska mają wpływ także przelotki. To Payback Minima. Pierwsza przelotka o średnicy 40 mm, lżejsza o 30% według producenta od wcześniej montowanych, również w innych modelach, przelotek typu SIG. Zerwaniu linki zapobiega pierwsza przelotka o średnicy 16 mm, przelotka antysplątaninowa. Na koniec zostawiliśmy sobie wygląd kija. W ofercie ProLogica dolnik występuje w dwóch różnych rodzajach. Topianka Ewa, czyli czarna, taka jak tutaj, i wykończenie z korka, w zależności kto co lubi. Dół zamknięty aluminiowym korkiem z wygrawerowanym logo producenta. Kolorystyka blanku to Gunsmoke, natomiast przelotki mają ładne, czarne, lekko błyszczące omotki.